witam na gali 14. edycji festiwalu. Dobry wieczór. Atrament nocy serca zatruwa rytm. Poezja Herberta Gombrowicza, ballady o miłości. Święto słowa. Słowa i muzyki. W Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu odbył się 14. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa. Czy to jest kochanie? Zakochany byłem! Zakochany! Gdy w tym wrzask rozległ się w przedpokoju, a to Miętus zaatakował służącą, przyszedł do mnie w odwiedziny na nowe mieszkanie. Skok Stefczyka od kilku lat włącza się w tę artystyczną imprezę, wspierając jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych regionu. Szanowne, bonjour, bonjour, au revoir! Podczas koncertu galowego publiczność miała okazję posłuchać najlepszych recytatorów i wykonawców poezji śpiewanej, traktujących o miłości w różnych jej aspektach. Gwar ulic miast i cały świat. Tematem tylko było, co wymyślić, co będzie tematem tego festiwalu. I grono znakomitych twórców sztuki, kultury wymyśliło temat przewodni słów, czy to jest kochanie. I w tym momencie ten temat przewodni przez 14 lat tutaj spotyka się z zainteresowaniem i wykonawców, ale i myślę, że Elblążan. Daj mi proszę, dobry Boże, zamiast drogi to bezdroże. Najlepszymi z najlepszych i Grand Prix tegorocznej edycji zdobyli Tomasz Stańczyk z Elbląga. Innym dobry Boże zostań. W małżeństwie to jedno drugiemu się przygląda, od rana do wieczora, od wieczora do rana. I Piotr Kogut z Ostrowca Świętokrzyskiego. Piotr na co dzień prowadzi firmę remontową. W recytowaniu odnalazł pasję. Sobie, co ty będziesz cudzej ręki szukał? Przecież sam masz dwie. Zacząłem recytować jako chłopak w szkole średniej. A potem po szkole średniej bardzo długa przerwa, ponad 20-letnia, a teraz powrót. Bo to pasjonujące. Bo to ciekawe móc opowiadać o emocjach swoich, o przeżyciach, przemyśleniach na scenie. Taka odskocznia właśnie od tego, co się robi w życiu normalnie, na co dzień. A taki konkurs to jest trochę święto. Nie oddam cię. To też szansa dla młodych, nastoletnich artystów, którzy z poezją śpiewaną obcują od niedawna. Od 3 lat śpiewam w studiu piosenki pana Zbigniewa Poliszczuka w Grudziądzu i tam właśnie zaczęłam śpiewać taką piosenkę artystyczną też i właśnie to jest moje jakby powołanie, prawda? Myślę, że w tym się najlepiej czuję i to właśnie jest muzyka, piosenki, które chcę śpiewać. Marek został laureatem Nagrody Specjalnej. Pojedzie na warsztaty wokalne piosenki artystycznej. Jego przygoda z poezją śpiewaną zaczęła się rok temu. W Rybniku na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej. Brałem udział w eliminacjach do tego festiwalu. Następnie zostałem zaproszony na warsztaty małej Akademii OFPA. Mogłem dowiedzieć się, na czym polega właśnie piosenka artystyczna. Zależało mi, aby dostać się na te warsztaty. Jestem naprawdę zaszczycony i jeszcze do mnie to nie dochodzi. To szczególny festiwal, który łączy trzy żywioły. Żywioł zespołowy teatru, drugi żywioł ten recytatorski, który się gdzieś tam w czasem już wyższym stadium rozwoju przejawia w postaci teatru jednego aktora i z kolei ten żywioł piosenki artystycznej. My chcemy wyodrębnić coś, co wymaga kryteriów artystycznych, nawet jeśli to ktoś nazwie pogardliwie, że to jest niszowe, że to nie jest dla wszystkich. Dla wszystkich to bardzo dobrze się nadaje papier toaletowy, natomiast sztuka jest dla wybranych. Może i niszowe, a może elitarne. Pewne jest, że elbląska publiczność wypełniła salę Centrum Spotkań Europejskich Światowid, gdzie festiwal ma swoje miejsce od 14 lat do ostatniego miejsca. Z tego co zauważyłem, akurat konwencja tego jest teatru studenckiego, czyli przypomniał sobie czasy z mojej młodości, z czego jestem bardzo zadowolony. Lubię poezję, w ogóle lubię poezję, tym bardziej poezję śpiewaną, lubię Radka. W ogóle poezja jako taka interesuje mnie i stąd tutaj jestem. Laureaci tegorocznego festiwalu. Skok Stefczyka życzy laureatom wielu sukcesów i spełnienia artystycznych pasji.